niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej Diagnostyka Kutno wykonujemy badania rezonansem magnetycznym m.in. głowy, jamy brzusznej, kręgosłupa i stawów. Prawidłowe rozpoznanie problemu zdrowotnego jest naszym priorytetem. Dzięki temu nasza staranna diagnoza pozwala wybrać nam najlepszy wariant leczenia. Zobowiązuje nas to do ciągłego doskonalenia zarówno naszego zespołu, jak i urządzeń. Witam Państwa bardzo serdecznie, Natalia Gackowska. Dziś mamy 14 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Bazylii, Eliza i Justyna. W dzisiejszym Pulsie Regionu. Światowy Dzień Krwiodawstwa w Kutnowskim Klubie Dawców Krwi. Pracowita noc dla Kutnowskiej Straży Pożarnej. Wstrzymano prace renowacyjne w centrum miasta ze względu na konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych. Urząd Miasta informuje o zmianie w ruchu z powodu prowadzonej renowacji. 14 czerwca to Światowy Dzień Krwiodawstwa. Z tej okazji udaliśmy się do Kutnowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Dlaczego warto zostać dawcą krwi? Ponieważ krew ratuje życie ludziom, jest ważnym czynnikiem, jest niezastąpiona, nie ma możliwości wyprodukowania jej i dlatego warto oddawać krew. Od jak dawna istnieje Państwa klub, Klub Dawców Krwi? No, obecny klub zaistniał 13 października zeszłego roku. Inicjatorami byli moi koledzy, w tej chwili już emerytowani kolejarze. Należeli wcześniej do klubu kolejowego. Tych klubów wcześniej było na terenie Kutna 8. To były kluby przyzakładowe. Niestety z czasem upadły, tak jak i zakłady. Dlaczego Pani zaczęła oddawać krew? Z potrzeby serca. Ponieważ tak czułam. Jest to taka misja gdzieś, gdzie wiem, że daję cząstkę siebie komuś, bo wiem, że na przykład nic innego poza sobą, poza tą cząstką siebie i poza czasem, jaki mogę poświęcić, nie mogę dać, tak? Mogę uratować komuś życie i to jest największa satysfakcja i nagroda dla mnie. Kto może oddawać krew? Jakie warunki trzeba spełniać? Znaczy, żeby oddać krew, trzeba być zdrowym, mieć wiek od 18 lat do 65. No, trzeba być wypoczętym, rano lekkie śniadanie, trochę napoju i zgłosić się do punktu krwiodawstwa tutaj, do działu pobrań. Są miłe panie, pobierają krew, badają, czy ta krew w ogóle jest w tym dniu dobra, bo różnie bywa, ktoś jest po alkoholu albo ma jakieś tam zarażenie jakąś chorobą, to wtedy jest od razu dyskwalifikowany. Czego warto oddawać krew? Dlaczego warto zostać krwiodawcą? To znaczy tak, o tym, czy warto, nie warto, to my się nie zastanawiamy. W moim przypadku to było tak, że w 1972 roku oddałem po raz pierwszy, jakby bez przekonania, bo jeżeli każdy był w wojsku, to tam słuchajcie, oddajcie to. Ale najbardziej zaraziłem się jakby systematycznym oddawaniem, kiedy pracowałem na kolei, ponieważ w poprzednich latach zdarzały się wypadki, katastrofy na kolei. Więc w 1963 roku powstała Służba Krwi Kolejowa i zaczęto, że tak powiem, masowo te kluby tworzyć. I tak jak w moim przypadku przy węźle kolejowym PKP to w Kutnie powstał taki klub. Kiedy zobaczyłem, że na akcję planową co dwa miesiące przychodzi 30 ludzi, 40, patrząc na ich, powiedzmy, dorobek krwi, tam 30 litrów, 20, powstaje pytanie, a dlaczego nie ja? I to zaczęło się dziać, że tak powiem, co dwa miesiące, później mija rok, mija dwa i człowiek już ma to, że tak powiem, w duszy, w sercu, że to jest, może misja to jest za duże słowo, ale jednak coś tam w sercu jest. Że pomagam, bo słyszy się, że uratowano, powiedzmy, z wypadku komunikacyjnego kogoś, że tam ileś jednostek krwi przetoczono, a to już my przeliczamy, aha, ile to osób uratowałem, ale to jest tylko takie wyrachowanie, bo na pewno kierujemy się raczej sercem i duszą. W dniu dzisiejszym przypada Światowy Dzień Krwiodawstwa. Obchodzony jest na całym świecie, w Polsce i między innymi przez naszych członków klubu. Z tej okazji zarząd klubu postanowił 29 czerwca utworzył taką piękną, myślę, uroczystość związaną ze stuleciem Polskiego Czerwonego Krzyża, która przypada w tym roku w styczniu i Światowego Dnia dzisiaj, 14 czerwca. Przypominam, ta uroczystość odbędzie się 29 czerwca, o 10 jest msza święta
w kościele świętego Wawrzyńca i o 10.15 jest uroczystość w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, na którą serdecznie zapraszamy. Wydaliśmy już przeszło 100 zaproszeń. Mamy 35 gości i sponsorów, bez których ta uroczystość by się nie odbyła. A korzystając z okazji, chciałbym wszystkim krwiodawcom na świecie, w Polsce, w naszym klubie i tych zrzeszonych w klubie, i tych niezrzeszonych życzyć wszystkiego dobrego i jak do tej pory zadowolenia z tej misji oddawania krwi. Ostatnia noc nie należała do spokojnych. Z racji występowania gwałtownych burz Kutnowska Straż Pożarna odnotowała wiele zgłoszeń dotyczących zniszczeń powstałych wskutek nocnych nawałnic. Dzisiejsza noc nie należała do spokojnych. Przeszły gwałtowne burze. Jakie interwencje w związku z tym odnotowała Kutnowska Straż Pożarna? Straż Pożarna w Kutnie odnotowała 30 wyjazdów w związku z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Było to 13 zdarzeń do pompowania zalanych budynków. Były również zdarzenia z połamanymi drzewami. Tych zdarzeń też było kilkanaście. Odnotowaliśmy dwie zerwane linie niskiego napięcia, jeden pożar transformatora, jak również dwa wypadki na autostradzie, na szczęście bez żadnych osób poszkodowanych. Na szczęście w związku z wyładowaniami atmosferycznymi nie odnotowaliśmy żadnych osób poszkodowanych. Łączna ilość zdarzeń nie jest jeszcze nam dokładnie znana, ponieważ te zdarzenia w dalszym ciągu do nas napływają. W dalszym ciągu ludzie dzwonią, informują nas o nadłamanych drzewach, o zerwanych dachach, o liniach energetycznych, także następstwa tych wyładowań jeszcze będą odczuwalne przez kilka dni i na pewno będziemy jeszcze działać w powiecie. Wstrzymano prace renowacyjne przeprowadzane na Placu Wolności, Rynku Zduńskim oraz Pałacu Saskim. Powodem były odkrycia, które muszą zostać przebadane pod kątem archeologicznym. Dochodzą do nas takie słuchy, że gdzieś tam w przestrzeni publicznej padają pytania, dlaczego nie trwają prace na Placu Wolności. No więc oczywiście chcemy Państwu wytłumaczyć, co się dzieje. Tak jak mówiliśmy wcześniej, że podczas takich prac, które są ziemne, które dotyczą centrum miasta, mogą się pojawić pewne sprawy, które będą powodowały inne następstwa i tak tutaj doszło do tego, że musimy przeprowadzić badania archeologiczne nad terenem, bo być może coś odkryjemy, zobaczymy jak to się skończy. Mam nadzieję, że też poleje, że jeżeli tak, to będzie coś miłego, fajnego. I teraz tak, bo proszę Państwa, do tej pory był tak zwany nadzór archeologiczny, czyli normalnie się to robi w ten sposób, że jest nadzór ustanowiony, jest to ustalone z wojewódzkim konserwatorem zabytków, za cały jakiś plan i jak coś tam się być może może pojawić, to wtedy jest robienie stop. Konserwator zaleca zrobienie w formie decyzji, bo to wszystko jest oczywiście formalnie, badań archeologicznych i takie badania się właśnie rozpoczną. Został opracowany, tutaj kolega Zbigniew ma specjalny taki program badań archeologicznych. To wszystko oczywiście jest robione pod egidą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i takie prace się rozpoczną, także do zakończenia tych prac. Myślę, że to w przyszłym tygodniu one się będą odbywały, także po tym czasie wrócą maszyny budowlane i będzie trwało wszystko nadal. Będzie to robione, jak to się mówi, zgodnie wszystko z procedurami, no i jak gdyby to jest, jeżeli chodzi o budowę. Urząd Miejski zawiadamia. Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2019 roku, w poniedziałek, ulica znajdująca się po wschodniej stronie Placu Wolności będzie nieprzejezdna z uwagi na prowadzone prace. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Po krótkiej przerwie reklamowej zapraszam na prognozę pogody i program Trzy Pytania Do. Dziś naszym gościem jest aktor amatorskiego teatru imienia Aleksandra Fredry, Bartłomiej Sawicki. Zapraszamy. Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych.
Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza. Zapraszamy Państwa do ośrodka szkoleniowego Multiservice na kursy kończące się egzaminem UDT. Kursy te realizowane są na wózki widłowe, wózki specjalizowane, w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, ładowarkę teleskopową, HDS-y, podesty oraz suwnice. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w siedzibie firmy na ulicy Siemirackiego 18. We współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego realizujemy bony szkoleniowe. Możecie Państwo skorzystać z dofinansowania do 80% kosztów. Ośrodek szkoleniowy Multiservice Siemirackiego 18 Kutno. Zapraszamy. W nocy zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami, temperatura 19 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. W dzień przejściowe zachmurzenie w całym regionie, temperatura 31 stopni w Kutnie, 33 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. W nocy zachmurzenie duże, mogą wystąpić burze z piorunami, temperatura 19 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 999 hektopaskali. W programie Trzy Pytania Do gościmy pana Bartłomieja Sawickiego, aktora amatorskiego teatru imienia Aleksandra Fredry. Dzień dobry. Dzień dobry. Formuła programu jest taka, że zadajemy panu trzy szybkie pytania i ma pan możliwość wyboru, w jakiej kolejności będą te pytania zadane, a są one z kategorii życie zawodowe, pasja w pana wypadku, życie prywatne i pytanie z zaskoczenia. Które pierwsze? Pierwsze. Czyli pasja. Jak długo jest pan związany z Teatrem Fredry i jak zaczęła się ta przygoda? Bo ja wiem, że jest to dosyć ciekawa historia i sięga lat, dalekich lat dzieciństwa jeszcze. Z Teatrem Amatorskim imienia Aleksandra Fredry w Kutnie jestem związany od samego początku, czyli od momentu, kiedy zaczęliśmy przygotowywać się do pierwszego naszego spektaklu Aleksandra Fredry, naszego patrona, Zemsty. Z Zemstą, jak już pani wspomniała, jest wspomniana również moja osobista historia, ponieważ jeszcze w szkole ponadpodstawowej, będąc uczniem pani Jagody Kubiak, przygotowywaliśmy również Zemstę jako szkolny teatr amatorski. Tam się skończyło tylko na poziomie szkoły i kiedy przez przypadek zauważyłem, że ogłoszony został casting na jedną z ról, którą również wcześniej odtwarzałem, czyli Papkina, no bez wahania zgłosiłem się i tak to się spięło klamrą, a konkretnie ta moja przygoda z Zemstą. A dalej to już poszło, no bo skoro udało się zrealizować zapewne z jakimś tam ciekawym oddźwiękiem wśród mieszkańców Kutna i nie tylko mieszkańców Kutna, więc postanowiliśmy kontynuować i stąd się wzięły kolejne nasze przedstawienia, spektakle. Ja też wiem, że chyba tamto przedstawienie nie doszło do skutku, tak? No nie doszło do skutku. Wiem, że były plany z wystawieniem tej naszej Zemsty również w Kutnowskim Domu Kultury. Z przyczyn nie do końca mi wiadomych do tego nie doszło, więc stanęło tylko na tym wyłącznie, że nauczyliśmy się tekstu i tyle. Ale historia zatoczyła koło. Tak, tym razem się udało w dużym formacie.
No i ciekawie toczy się dalej, bo wiem, że jeszcze mamy plany na kolejne spektakle, przynajmniej jeszcze na kolejną premierę w tym roku, więc nie przestajemy pracować. Poproszę o wybór pytania numer dwa. Numer dwa. Życie prywatne. Jest pan ojcem. Tak. Jaki wierszyk, piosenkę recytował pan swoim dzieciom? Może jeszcze może to był wierszyk z pana dzieciństwa? Bardzo chętnie posłuchamy. Było tego sporo. Przede wszystkim uwielbiałem czytać moim dzieciom bajki przed zaśnięciem. Wiązało się to z ciekawostką logistyczną, ponieważ sypiały w dwóch różnych pokojach, więc najpierw musiałem przeczytać jednemu dziecku bajkę, potem przenieść się do drugiego pokoju i drugą. Czy był jakiś wierszyk taki konkretny, który zapadłby mi w pamięć? Było ich wiele. No, nie chciałbym teraz wybrać, bo myślę, że wszystkie były ciekawe na tyle, że jakoś udało się zaszczepić moim dzieciom taką ciekawość do książek. To jakiś tytuł chociaż ulubionego takiego, jeszcze z pana dzieciństwa, wierszyka. Bardzo często powtarzałem, kto ty jesteś, Polak mały. I dzieci uczyły się razem z panem? Tak, one, wiadomo, to jest bardzo chwytliwy, jeśli chodzi o tekst słuchowo. Wiersz nie jest zbyt długi, więc tak. I ostatnie pytanie z zaskoczenia. Czy umiejętność grania kogoś innego pomaga w życiu? Jeśli tak, to w jakich sytuacjach ją pan wykorzystywał? Trudno powiedzieć, czy było to wykorzystywanie świadome, ale być może, że tak. Powiem w ten sposób. Myślę, że większość z nas w jakichś określonych sytuacjach życiowych, a przynajmniej zdarzyło się komuś założyć maskę, świadomie lub nieświadomie, natomiast jeśli chodzi o życie moje codzienne, myślę, że zdarzało się w pracy mojej zawodowej, ze względu na to, że ja mam dość specyficzną pracę i spotykam się z ludźmi, którzy mają, że tak powiem, coś na sumieniu. I z niektórymi środowiskami należy rozmawiać w ich sposób, żeby do nich dotrzeć. Więc jest to też swego rodzaju maska, żeby po prostu spróbować, jeśli nie wywrzeć jakąś swego rodzaju presję, a przynajmniej próbować dotrzeć do tych osób, żeby te osoby przekonały się do tego, co ja chcę tym osobom powiedzieć. I ostatnie takie pytanie ode mnie. Gdzie strumyk płynie z wolna? Oj, zaskoczenia. Na pewno też tam rosła stokrotka polna. Umknęło mi, przepraszam. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję.